all around you, digging in the lucky jackpot. They keep you tantalized, they keep you reaching for your wallet here in fool's paradise. And don't you get from the morning, he said he went cleaning plants. That cat was flanking with coin. Well, he must have had a genie and a lamp, cause every time I dropped a dime I blew it, he kept ringing bells, nothing to it. He got three roses, three lemons, three cherries, three plums. I'm losing my taste for fruit, watching the dry cleaner do it. The cotton suit and polyester suit, it's all like it's just flop. You get a little lucky and you make a little money. Października 2011 roku i 18 października 2011 roku ukazuje się płyta Moniki Boże. Oto ona. Jest to wokalistka jazzowa, bardzo wykształcona w Stanach Zjednoczonych, u nas dopiero jakby pojawiająca się na rynku, gdzie wszyscy fachowcy, specjaliści od tego rodzaju muzyki przepowiadają jej wielką karierę. Jestem z Monisią w restauracji Gwiazd, konkretnie w restauracji Polski, gdzie zwykle goszczę moich rozmówców i rozmawiam właśnie z nią na temat tej świetnej płyty. Monisiu, jak powstawał ten krążek? Krążek powstał bardzo szybko, jeżeli chodzi o samo nagranie, bo nagraliśmy go tylko w 4 dni. Natomiast jeżeli chodzi o cały proces przygotowawczy, to oczywiście ogromna praca Kazimierza Pułaskiego i wytwórni Sony oraz mojego producenta Mata Pearsona, z którym przez wiele miesięcy wybieraliśmy repertuar i muzyków. Finał jest taki, jaki widać. I mam nadzieję, że znajdziemy słuchaczy i odbiorców na tego typu muzykę. Płyta ma wspaniałe brzmienie na najwyższym światowym poziomie. Zadam Ci teraz pytanie, komu to zawdzięczasz? Zdecydowanie producentowi Matowi Pearsonowi oraz absolutnie wymarzonemu zestawowi muzyków. Gil Goldstein, Aaron Parks, Larry Grenadier, muzycy, którzy pracowali z największymi gwiazdami jazzu i sami są największymi gwiazdami jazzu, także zdecydowanie to oni sprawili, że to płyta brzmi właśnie tak wyjątkowo. A kto dobierał repertuar na tę płytę? Ja z Mattem Pearsonem. Przez wiele miesięcy wybieraliśmy piosenki, wymienialiśmy się niemal codziennie utworami, mailem i po jakichś 3-4 miesiącach udało nam się finalną listę utworów ustalić. Ciekawy jestem, jak długo szukałaś piosenek na tę płytę? Wiele miesięcy. Wiele miesięcy, myślę, że tak 3-4 miesiące zbieraliśmy tę listę finalną. Zauważyłem, że śpiewasz standardy wielu wokalistów jazzowych, ale pobrzmiewa tam przede wszystkim twój głos, twoja interpretacja. Nawet powiem ci szczerze, że myślałem w pewnych momentach, że to jest twój własny repertuar. Zadam więc pytanie, czy na tym ci przede wszystkim zależało? Zdecydowanie był to jeden z bardzo ważnych dla nas elementów przy i aranżowaniu tych utworów i przy ich interpretacji z mojej strony. Starałam się jednak również oddać klimat tych utworów, jako że są to wszystko utwory napisane przez kobiety i często bardzo osobiste, intymne, starałam się mimo wszystko oddać przynajmniej klimat utworu, oryginalną melodię i mam nadzieję, że udało mi się to. Czy będą koncerty z tym repertuarem? Jak najbardziej. 8 października gramy koncert w studio Agnieszki Osieckiej w Trójce, który będzie transmitowany do radia. 16 października śpiewam jako gość na koncercie z Michałem Urbaniakiem w Teatrze Wielkim. Później mam parę koncertów w Nowym Jorku, jakieś koncerty w Los Angeles, być może w San Francisco. I mam nadzieję, że wrócę do Polski i będę mogła dalej grać ten materiał dla naszych rodaków. Czy nadal będziesz mieszkała na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych? Przez jakiś czas tak, natomiast nie wiem jak długo. Pozostawiam sobie świat otwarty i możliwe, że jeżeli nadarzą mi się jakieś inne okazje i inne możliwości w jakimś innym miejscu na świecie, to spakuję walizki i tam pojadę. Czy myślisz o następnej płycie? Oczywiście, jak najbardziej. Nie chciałabym zdradzać żadnych konkretów jeszcze, natomiast na pewno znajdą się na niej jakieś oryginalne kompozycje i nie będą to tylko covery, tak jak przy tym. A póki co polecam Państwu pierwszą
płyty Moniki, która nosi tytuł Girl Talk. Keep hearing bells all around me, digging in the lucky jackpot. They keep you tantalized, they keep you reaching for your wallet here in fool's paradise. I don't forget from the morning, he said he was cleaning plants. That cat was flanking with corn, well, he must have had a genie and a lamp, cause every time I dropped a dime, I blew it, he kept ringing bells, nothing to it. He got three roses, three lemons, three cherries, three plums. I'm losing my taste for fruit, watching the dry cleaning do it. The quite a bit of polyester suit, it's all like it's just luck. You get a little lucky and you make a little money. I'm following down the strip. They try to boot the circus, circus, where the cowboys fill them roof, their big balloons. Then he was pitching with perfumes. Casinos and Pooh Bears and Lions, pink and blue there. He couldn't lose there. Thank you.